Pompa ciepła. To urządzenie, które potrafi przetransportować energię cieplną z tak zwanego dolnego źródła, którym może być na przykład powietrze zewnętrzne lub grunt, do źródła górnego, którym jest nasza instalacja centralnego ogrzewania lub centralnej wody użytkowej. W przypadku powietrza mówimy o powietrznej pompie ciepła. W przypadku ciepła odbieranego z gruntu o pompie gruntowej. Zasada działania polega na wytworzeniu takiej różnicy temperatur między źródłem dolnym a nośnikiem ciepła, aby ciepło o temperaturze wyższej przeszło do nośnika ciepła o temperaturze niższej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamontowało pompę ciepła, powietrzną pompę ciepła w obiekcie przy ulicy Królowicza 115. Jest to dom kultury, gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży i niezbędna jest tam zatem dostawa ciepłej wody, tudzież ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Obrazowo mówiąc, jeśli temperatura powietrza zewnętrznego wynosi minus 10 stopni Celsjusza, a nasz nośnik ciepła ma temperaturę minus 15 stopni Celsjusza, to ciepło z powietrza zewnętrznego przepłynie do naszego nośnika ciepła. Należy je teraz tylko przetransportować do źródła górnego i oddać do naszej instalacji. Zadanie to realizuje sprężarka. W wyniku sprężania gazu rośnie ciśnienie oraz znacznie wzrasta jego temperatura od 5 stopni do około 80 stopni Celsjusza. Ze sprężarki gaz jest wtłaczany do wymiennika ciepła, czyli skraplacza, gdzie oddaje energię cieplną do systemu grzewczego budynku, po czym ulega schłodzeniu i skrapla się, co umożliwia pobranie ciepła ze źródła dolnego. Sprężarka napędzana jest energią elektryczną, ale ilość energii elektrycznej zużytej do pracy sprężarki jest kilkukrotnie mniejsza od energii cieplnej przeniesionej w gazie pomiędzy źródłem dolnym a górnym. Ta proporcja określana jest jako współczynnik COP. Waha się on w granicach od 2 do 5, w zależności od warunków pracy pompy ciepła i oznacza, ile energii elektrycznej zużyliśmy do przetransportowania określonej ilości energii cieplnej. COP równe 4 oznacza zużycie 1 kWh energii elektrycznej do wytworzenia 4 kWh energii cieplnej. Jeśli energię elektryczną potrafimy pozyskać z instalacji fotowoltaicznych, to nasz budynek będzie zużywał do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody tylko czystą, odnawialną energię. A właśnie o to chodzi w nowoczesnej energetyce. Chcemy naszym odbiorcom zaproponować produkt, który będzie produktem określanym jako ciepło, a nie urządzenia. To Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie dostarczało urządzenia, będzie montowało te urządzenia i w konsekwencji rozliczać się będziemy z odbiorcą na podstawie licznika ciepła, licznika energii cieplnej. Program dedykowany jest dla odbiorców, którzy są poza zasięgiem innych źródeł energii.